W Ostrowcu Świętokrzyskim zakończyła się wstępna ocena kart pomysłów, gdzie można było zgłaszać pomysły na rozwój miasta. W odpowiedzi na apel prezydenta Jarosława Górczyńskiego ostrowczanie złożyli aż 105 propozycji. Do dalszej pracy wybrano kilkadziesiąt obejmujące gospodarkę, przedsiębiorczość i edukację. Zakończyliśmy ocenę, wstępną ocenę projektów w ramach przygotowania się do pozyskania 42 milionów złotych ze środków norweskich. Chcę podziękować naszym mieszkańcom za 105 pomysłów, chcę podziękować za inicjatywę, za zgłaszanie tych projektów. Chcę powiedzieć, że te projekty są podzielone w kilka obszarów. Miasto, w którym chcę żyć, miasto, w którym chcę pracować, miasto, które chcę współtworzyć, więc takie obszary będziemy dalej rozwijać. Chcę powiedzieć, że większość pomysłów zostanie wpisana do takiej bazy pomysłów rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego. Autorzy pomysłów mogą aktywnie wziąć udział w realizacji swoich projektów. Dzisiaj zapraszamy już partnerów i osoby, które chciałyby z nami współtworzyć ten projekt, współtworzyć te przedsięwzięcia. Mam na myśli tutaj i to Stowarzyszenia Ostrower i Klub Szachowy Hetman i Ostrowieckie Amazonki i Stowarzyszenie Pełnosprawnych i wiele innych grup osób, które chciałyby być partnerami we współpracy z miastem Ostrowcem Świętokrzyskim o zgłaszanie się. Mamy podpisany regulamin otwartego naboru partnera. Za chwilę Państwo będziecie mieli możliwość pozyskania tych dokumentów ze stron internetowych, z Facebooka, bezpośrednio z Urzędu Miasta. Chcę jeszcze raz zachęcić naszych mieszkańców do tego, żeby byli aktywni, bo ten przykład aktywności pokazuje, że warto z tego skorzystać i te środki unijne mają służyć nam wszystkim. Jak podkreślił prezydent, niektóre pomysły były bardzo ciekawe, ale ich realizacja wychodzi poza kompetencje samorządu gminnego. Mnie osobiście najbardziej podobają się pomysły związane z przedsiębiorczością, z budowaniem pozytywnego wizerunku Ostrowca Świętokrzyskiego jako miasta przyjaznego do lokowania tutaj nowych miejsc pracy, do lokowania, tworzenia nowych firm. I ten obszar jest jak mi najbardziej bliski, bo za produkcją, za przemysłem przyjdzie usługa i handel. I to miejsce pracy jest bardzo ważne, istotne. Ale mnie na przykład też ujął i przybija się projekt tworzenia wsparcia szkolnictwa wyższego i taka szkoła techniczna północnej części województwa świętokrzyskiego być może, że byłaby dobrym pomysłem, tylko szkoła taka bardzo wąsko specjalistyczna, powiedzmy w dwóch kierunkach, jest jeden z pomysłów. Podstawowym warunkiem uznania pomysłu za cenny była jego zgodność z celami, które wpłyną na rozwój miasta. Bank pomysłów to jeden z elementów działania, które stanie się podstawą do ubiegania się przez gminę o dotację w wysokości 10 milionów euro z funduszy norweskich. Pomysły, które nie mogą być realizowane w tym konkursie, ale okazały się wartościowe i możliwe do realizacji, znajdą się w Ostrowieckim Banku Inicjatyw i Pomysłów. Po wielomiesięcznej przerwie, ceniona nie tylko wśród fachowców, Ostrowiecka Galeria Fotografii otworzyła swoje podwoje i pokazała pracę miejscowych artystów. Pretekstem była oczywiście coroczna wystawa zbiorowa prac członków fotoklubu. Doroczna jest takim uhonorowaniem czy ukoronowaniem naszej działalności w ostatnim roku. I tak właśnie już 16 lat tworzymy wystawy doroczne, aby pokazać, jaki jest nasz postęp w fotografii, jak fotografujemy, jak rozwijają się członkowie naszego fotoklubu. Coroczna ekspozycja to najlepsza okazja do pokazania dorobku osób, które pasjonują się i uprawiają tą dziedzinę sztuki. To jest przekrój naszego fotoklubu. Praktycznie wszyscy fotografujący, którzy zdecydowali się wziąć udział w wystawie, te prace dali, te prace oglądaliśmy wspólnie, wybieraliśmy, dyskutowaliśmy, przebieraliśmy, także to jest praca całego klubu, wybór zdjęć też jest pracą całego fotoklubu, także prezentujemy się trochę inaczej. W tym roku na zaprezentowanie swoich najlepszych, a może najbardziej efektownych ujęć zdecydowała się rekordowa liczba fotografików. Wielu z nich należy do ogólnopolskich zrzeszeń, są znani i cenieni nie tylko w Ostrowcu. W obecnej wystawie
bierze udział 34 autorów, którzy są członkami naszego fotoklubu. Oczywiście część członków jest także zrzeszona w organizacjach ogólnopolskich, takich jak Związek Polskich Artystów Fotografików i Fotoklub Rzeczypospolitej. Tym, co przyciąga, jest na pewno umieszczenie na tej wystawie zarówno fotografii barwnych, jak i czarno-białych. Czy jest też trochę zdjęć czarno-białych? Zdjęcia reportażowe raczej trzymają się czarno-bieli, a takie raczej impresje są już barwne, są kolorowe. Kolor jest trudniejszą sztuką w fotografii, ponieważ czarno-biel bardziej zwraca uwagę na temat. Czyli na przykład przy reportażu jest bardziej, dla mnie przynajmniej, wzmacnia. Ponieważ dobór, jak i tematyka przedstawianych fotografii była dowolna, różnorodność prac może stanowić dodatkowy atut tej wystawy. Tematyka prac fotograficznych jest dowolna. Każdy twórca tworzy własną fotografię, własne dzieła, stosuje własną technikę fotografowania, własny sposób patrzenia i w zasadzie można powiedzieć tak, jak pisze Jolanta Rycerska we wstępie do naszego albumu dorocznej wystawy: pokaż mi, jak patrzysz, a powiem ci, kim jesteś. I w zasadzie można odkrywać tutaj, co myślą, jak czują fotograficy, którzy pokazują swoje dzieła na tej wystawie dorocznej. Ta wielorodność zarówno tematów, jak i stylistyki jest oczywistą zachętą do obejrzenia dorobku ostrowieckich fotografików. Rzadko kiedy można zobaczyć tak różnorodną wystawę i zachęcam Państwa do oglądania. Myślę, że to nowe życie fotoklubu będzie się napędzać. Te obostrzenia, które nas przez te ostatnie miesiące dotknęły, trochę ograniczyły działalność, ale sądzę, że kolejne ciekawe plenery i efekt tych plenerów Państwo będziecie mogli oglądać. Wystawie tradycyjnie towarzyszy okolicznościowy album zawierający reprodukcję wszystkich prac pokazywanych w galerii. Po wielu miesiącach zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku, który miał miejsce na ulicy Polnej w pobliżu Kościoła Miłosierdzia Bożego. Ofiara wracała z córką z pasterki. Sąd rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uznał Mateusza Z. za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i skazał go nieprawomocnie na karę 8 lat pozbawienia wolności. Na wyrok miał wpływ fakt, że sprawca po potrąceniu dwóch kobiet uciekł z miejsca zdarzenia i był nietrzeźwy. Proces, który rozpoczął się w sierpniu 2018 roku, przeciągnął się z powodu długotrwałej choroby sędziego. 7 września 2020 roku zapadł nieprawomocny wyrok. Sprawca wypadku oprócz kary więzienia otrzymał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd obciążył go także nawiązkami na rzecz pokrzywdzonych w kwocie 20 tysięcy złotych oraz 2 razy po 10 tysięcy złotych. Jego konto obciążają też koszty procesowe. Druga osoba, która została pokrzywdzona w wyniku wypadku, przyszła do sądu o kulach i, jak oświadczyła, przeszła już kilka operacji, ale nadal nie jest zdrowa. Wyrok jest nieprawomocny. W minioną sobotę mieszkańcy ulicy Biliny zaalarmowali służby ratownicze, że do ich budynków gospodarczych wpełzły węże. W akcję dokładnego przeszukania pomieszczeń zaangażowani zostali strażnicy miejscy, strażacy oraz pracownicy Zakładu Usług Miejskich. Wśród sterty starych mebli znajdowały się 4 zaskrońce.